W ostatnich kilku latach odkryto nową przyczynę chorób metabolicznych, w tym głównie chorób serca i nerek, która ma związek z naszym sposobem żywienia. I dziś chciałbym Państwu o niej dość szczegółowo opowiedzieć, ponieważ wiedza zdobyta w tym temacie pozwoli zminimalizować ryzyko zdrowotne. Otóż mam tu na myśli tajemniczo brzmiący związek chemiczny o nazwie entlenektrimetyloaminy, który w skrócie jest zapisywany jako tmao. Skrótowo tutaj zaznaczę, że jest to cząsteczka, która powstaje w naszym ciele na skutek przekształcania dostarczonych wraz z żywnością niektórych składników przez bakterie zasiedlające jelita. Drugi zaś sposób, w jaki może dojść do niekorzystnego zwiększenia stężenia entlenku trimetyloaminy, to spożywanie go wraz z produktami zawierającymi ten składnik. Ale ten wątek szerzej poruszę za chwilę. Najpierw chciałbym omówić wpływ tego składnika na nasze zdrowie. Otóż entlenektrimetyloaminy to substancja, która jest wyjątkowo niebezpieczna dla naszego układu krążenia. W 2022 roku ukazała się obszerna analiza wielu badań naukowych, która dowiodła, że osoby cechujące się podwyższonym stężeniem TMAO mają aż o 50% wyższe ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych ogółem. Jak wynika z publikowanych informacji, wspomniana cząsteczka jest szczególnie niebezpieczna w kontekście pojawienia się udaru mózgu. A mianowicie autorzy pracy, na którą się powołuje, wykazali, że wysoki poziom tmao jest związany z niemal trzykrotnym wzrostem ryzyka zachorowania właśnie na udar mózgu. Do tego naukowcy dowiedli, że osoby z wysokim stężeniem tmao charakteryzują się wyższym ryzykiem pojawienia się nadciśnienia tętniczego średnio o 39%, przy czym u niektórych osób ryzyko to może być wyższe nawet aż o 57%. Dodam tutaj, że istnieje kilka mechanizmów działania, poprzez które entlenek trimetyloaminy wpływa negatywnie na nasz układ krążenia. Przede wszystkim eksperci uważają, że tmao może w istotny sposób przyspieszać powstawanie blaszki miażdżycowej. Dzieje się tak m.in. dlatego, że tmao zaburza metabolizm tłuszczu i jego transport w organizmie, co prowadzi do akumulacji złogów tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych. Ponadto tmao nasila stan zapalny w tętnicach, co jeszcze bardziej wzmaga formowanie się blaszek miażdżycowych. Mało tego, naukowcy dowodzą, że tmao wykazuje wysoką kardiotoksyczność, czyli bezpośrednio działa szkodliwie na mięsień sercowy. Zdaniem ekspertów, poprzez aktywację szlaków zapalnych, tmao sprzyja zwłóknieniu serca i jego niekorzystnej przebudowie. Do tego entlenek trimetyloaminy z dużym prawdopodobieństwem zaburza mechanizmy krzepnięcia krwi, zwiększając ryzyko powstawania zakrzepów. Mówiąc bardziej precyzyjnie, tmao zwiększa reaktywność płytek krwi krążących w krwiobiegu, które biorą udział właśnie w krzepnięciu krwi. Co więcej, tmao również uszkadza śródbłonek, czyli warstwę komórek wyściających wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych, których dobra kondycja jest kluczowa między innymi dla utrzymania prawdowego ciśnienia krwi. W efekcie, wzrost stężenia tmało może skutkować wzrostem ciśnienia tętniczego, co również przekłada się negatywnie na nasze krążenie. Poza tym, że entlenectrimetyloaminy odciska tak znaczące piętno na naszym układzie krążenia, to nie należy zapominać o tym, że cząsteczka ta jest również szkodliwa na wielu innych płaszczyznach. Dla przykładu dotarłem do opracowania będącego podsumowaniem 12 badań klinicznych, które potwierdziło, że tmało sprzyja rozwojowi cukrzycy typu II. Mówiąc konkretnie, badacze dowiedli, że u osób z wysokim poziomem tmao ryzyko pojawienia się cukrzycy typu drugiego jest prawie dwukrotnie wyższe w porównaniu do osób, które mają niskie jego stężenie. Mechanizm, poprzez który tmao przyczynia się do rozwoju cukrzycy typu drugiego jest złożony i nadal jest przedmiotem badań. Niemniej już teraz badacze uważają, że poprzez nasilenie stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego w organizmie, wspomniany składnik pogarsza insulinooporność, co oznacza, że komórki ciała nie reagują właściwie na insulinę, co prowadzi do zwiększonego poziomu glukozy we krwi. Poza tym istnieją również dowody na to, że TMO zaburza funkcjonowanie komórek beta-trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. W efekcie poprzez pogorszenie pracy tych komórek, Tmał przyczynia się do upośledzonego wydzielania insuliny, co jest kluczowym czynnikiem w rozwoju cukrzycy. Jeśli chodzi o szkodliwość entlenku trimetyloaminy, to zagłębiając się w literaturę fachową, możemy się też dowiedzieć, że składnik ten jest wrogiem dla naszych nerek. Dla przykładu, w badaniu z 2023 roku jego autorzy zauważyli, że uczestnicy doświadczenia, którzy cechowali się wysokim poziomem tmao, mieli jednocześnie podwyższony poziom kreatyniny we krwi, czyli parametru, którego zły wynik może wskazywać na upośledzoną pracę nerek. Co więcej, u osób z wysokim stężeniem tmao odnotowano większy odsetek osób zmagających się z przewlekłą niewydolnością nerek w porównaniu do osób o najniższym poziomie tej cząsteczki. Ponadto doświadczenia wykonane na zwierzętach pokazały, że entlenek trimetyloaminy powoduje stan zapalny nerek i zwłóknienie tego narządu. W efekcie badacze wskazują, że TMAO może np. przyspieszać rozwój chorób nerek już istniejących, w tym cukrzycowej choroby nerek, będącej jednym z powikłań wspomnianej już dzisiaj cukrzycy. To wszystko, o czym dotychczas powiedziałem, sprawia, że długotrwale podwyższony poziom entlenku trimetyloaminy w organizmie sprzyja skróceniu naszego życia. I to wręcz dosłownie, na potwierdzenie tego stwierdzenia mogę przywołać podsumowanie opracowania naukowego z 2021 roku, które jednoznacznie pokazało, że osoby, które mają wysokie stężenie entlenku trimetyloaminy we krwi, cechują się niemal aż 35 wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl dziennik. Skoro już wiedzą Państwo, jak niebezpieczny jest dla nas entlenetrimetyloaminy, to teraz chciałbym szczegółowo wyjaśnić, co takiego sprawia, że jego poziom ulega zwiększeniu w naszym organizmie. I spodziewam się, że to, co zaraz powiem, będzie dla Państwa dość zaskakujące. Otóż tak jak powiedziałem na wstępie, jedną z przyczyn wzrostu stężenia tmao jest dostarczanie wraz z dietą niektórych składników pokarmowych. I to co jest szokujące to to, że produkcja tmao odbywa się przy udziale choliny i L-karnityny, czyli dwóch składników, które mogą poszczycić się szerokimi właściwościami zdrowotnymi. Zresztą o samej cholinie i korzyściach z jej spożywania nagrałem kiedyś osobny odcinek. W każdym razie zarówno cholina jak i L-karnityna są przekształcane do TMAO przez bakterie zamieszkujące nasze jelita. Osobom zainteresowanym tylko powiem, że mowa tu głównie o bakteriach z rodziny firmy Kutes i proteobakteria. Jednocześnie można więc powiedzieć, że zaburzenia składu flory bakteryjnej jelit mogą w istotny sposób sprzyjać zwiększonemu wytwarzaniu TMAO. W każdym razie to, co muszę w tym miejscu podkreślić, to to, że najlepszymi źródłami pokarmowymi choliny i L-karnityny, czyli substratów do produkcji tmao, są produkty takie jak jajka, mięso, mleko i różnego rodzaju sery. Oznacza to, że dostarczanie ich w bardzo wysokich ilościach każdego dnia może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu poziomu tmao w organizmie i w dalszej konsekwencji do problemów zdrowotnych, o których wspomniałem w pierwszej części filmu. Tu od razu jednak chcę zaznaczyć, że wspominając o tych produktach nie jest moim intencją, aby skłonić Państwa do ich wykluczenia z diety. Wręcz przeciwnie, osobiście postrzegam te produkty za wysoce odżywcze i ważne w żywieniu człowieka. Chodzi przede wszystkim o to, że zbyt duże ilości, np. wspomnianej choliny, dostarczane regularnie, mogą stać się problematyczne z omówionych względów. Jeśli zatem codziennie jemy na przykład bardzo dużo jajek, to dostarczamy przesadnie duże ilości choliny, z której powstaje toksyczny entlenek trimetyloaminy. Czyli, mimo że jajka są oczywiście pożądane w naszej diecie, to nie oznacza to, że nie ma limitu. A więc, nawet w przypadku prozdrowotnych produktów, warto kierować się zasadą zachowania pewnego umiaru i tym, żeby dieta była bardziej urozmaicona, a nie przesadnie skupiona na wybranych produktach. Jeśli chodzi jeszcze o jajka, to w literaturze fachowej znajdziemy szereg prac, które były poświęcone zbadaniu zależności pomiędzy spożywaniem jajek, a właśnie poziomem TMAO. I na podstawie wnikliwego przeglądu kilku takich publikacji naukowych mogę powiedzieć, że dla naszego zdrowia bezpieczne jest spożywanie około dwóch do trzech jajek dziennie. Przy czym chciałbym podkreślić, że mowa tu o dwóch, trzech jajkach dziennie, a nie tygodniowo. W skali tygodnia jest to oczywiście o wiele większa ilość, rzędu około 14-20 sztuk. Jeśli zaś ktoś spożywa regularnie ich więcej, to niestety można spodziewać się niebezpiecznego wzrostu stężenia tmao. Drugą bardzo istotną przyczyną wzrostu stężenia N-tlenku trimetyloaminy jest bezpośrednie dostarczanie go wraz z dietą, bo jak już też wspominałem, niektóre produkty spożywcze naturalnie zawierają ten związek. Tu również małe, choć niemiłe zaskoczenie, że najwięcej tmao znajduje się w niektórych rybach i owocach morza, czyli w produktach, które również zaliczamy do grona tych wysoce prozdrowotnych. Bazując na publikacji naukowej z 2022 roku, mogę powiedzieć, że bardzo wysokie ilości tmo znajdują się przede wszystkim w produktach takich jak gardłoż atlantycki, dorsz, halibut, miecznik, sola, kalmary i homary. Z tego też względu dobrze, aby tego typu produktów nie spożywać za często. Mam tu na myśli nie częściej niż na przykład 3-4 razy w tygodniu. Zapewne zastanawiają się Państwo, co zatem zrobić, aby toksyczny entlenek trimetyloaminy pozostawał na względnie niskim poziomie. Otóż zbierając najpierw to, co dotychczas powiedziałem, to dobrze jest zachować umiar w spożywaniu mięsa czerwonego, ryb, jajek, mleka i przetworów mlecznych. W przypadku jajek staramy się nie spożywać więcej niż 2-3 sztuki dziennie. Jeśli zaś chodzi o ryby i owoce morza, to najlepiej, aby nie sięgać po częściej niż około 3-4 razy w tygodniu. Przy czym to ograniczenie dotyczy przede wszystkim tych konkretnych produktów, które przed chwilą wymieniłem. Wciąż jednak jak najbardziej warto sięgać po ryby obfitujące w kwasy tłuszczowe Omega-3, które działają ochronnie na serce i które to wykazują zresztą o wiele szerszy efekt prozdrowotny. Mam tu na myśli ryby takie jak dziki łosoś, sartinki, sardela, strąg tęczowy, makrela atlantycka oraz śleć. Jako, że temat dotyczący szkodliwości tmał jest stosunkowo nowy, to dotychczas eksperci nie określili zbyt wielu innych skutecznych strategii pozwalających obniżyć jego stężenie. Niemniej, na potrzeby przygotowania niniejszego materiału, udało mi się dotrzeć do badania randomizowanego z 2017 roku, które pokazało, że stosowanie witaminy D w połączeniu z witaminami z grupy B skutkowało obniżeniem poziomu tmał. W doświadczeniu, na które się powołuję, stosowano 1200 jednostek międzynarodowych witaminy D. 500 mikrogramów folianów, 50 mg witaminy B6 i 500 mikrogramów witaminy B12, przy czym jednocześnie muszę podkreślić, że składniki te były przyjmowane przez jeden rok. W kontekście uregulowania poziomu TMAO warto wspomnieć też o czosnku, a mianowicie natrafiłem na wyniki doświadczenia przeprowadzonego na zwierzętach, które pokazały, że składnik aktywny o nazwie allicyna obecny w czosnku również może przyczyniać się do redukcji stężenia tej toksycznej cząsteczki. Badacze bowiem wykazali, że algicyna poprzez swoje właściwości przeciwbakteryjne hamowała produkcję TmaO przez bakterie zamieszkujące nasze jelita. Z tego badania można wyciągnąć wniosek, że jeśli spożywamy żywność zawierającą np. L-karnitynę, czyli składnik, z którego w organizmie człowieka powstaje TmaO, a do takich produktów zaliczamy m.in. mięso czerwone, to dodatek czosnku do takiego posiłku sprawi, że nie dojdzie do niebezpiecznego wzrostu poziomu TmaO. Zagłębiając się w literaturę naukową, znalazłem również kilka prac, które dowiodły, że w uregulowaniu poziomu entlenku trimetyloaminy pomocne mogą okazać się polifenole i glukozynolany, czyli składniki zaliczane do silnych przeciwutleniaczy. Zdaniem badaczy, związki te poprzez wpływ na skład i funkcjonowanie mikroflory jelit przyczyniają się do zahamowania tworzenia się TMAO. Czyli podobnie jak przed chwilą wspomniany czosnek, w pewnym stopniu nie dopuszczają one do niebezpiecznego wzrostu stężenia tej szkodliwej substancji. Dodam jeszcze, że najbogatszym źródłem polifenoli w naszej diecie są produkty tak jak owoce jagodowe, w tym głównie porzeczki, jagody, borówki, żurawina, jeżyny, aronia oraz maliny, jak również owoc granatu, kakao, gorzka czekolada, zielona herbata i oliwa wysokopolifenolowa. Jeśli zaś chodzi o drugą grupę związków o korzystnym wpływie na poziom tmao, czyli glukozynolany, to największe ich ilości zawierają z kolei warzywa takie jak brokuły, kiełki brokułu, jarmuż, brukselka, kalafior, rzodkiewka, kapusta, kalarepa i gorczyca. Wobec tych wszystkich informacji zachęcam Państwa, aby na stałe włączyć do diety wspomniane produkty. Do praktycznych wskazówek pomagających uregulować stężenie tmao, mogę też dodać to, aby ograniczyć spożycie soli. Przy czym chcę podkreślić, że nie mam tu na myśli rezygnacji np. z dosalania potraw. Bardziej mowa tu o rzadszym sięganiu po wysoko przetworzone, niskiej jakości produkty, które bardzo często są nic nie wnoszącym źródłem soli. A wspominam o tym składniku, ponieważ naukowcy zauważyli, że wysokie ilości soli hamują usuwanie tmao wraz z moczem, co skutkuje niekorzystnym wzrostem jego stężenia we krwi. Skoro już wiedzą Państwo, co możemy zrobić, aby obniżyć poziom Tmao, to teraz chciałbym krótko poruszyć jeszcze jeden wątek. A mianowicie to, co jest problematyczne w kontekście szkodliwości Tmao, to to, że pomiar jego stężenia nie jest wykonywany rutynowo i trudno znaleźć laboratorium, które oferuje to specyficzne badanie. Przyznam, że osobiście natrafiłem tylko na jedną sieć laboratoriów, która ma w swojej ofercie oznaczenie poziomu Tmao. Przy czym muszę zaznaczyć, że oznacza ono stężenie tmało wyłącznie w moczu, zaś bardziej miarodajną próbką jest krew. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, entlenek trimetyloaminy jest substancją, która może wyrządzić nam naprawdę wiele złego. Z uwagi na to, że mało kto zwraca na nią uwagę, czy mało kto o niej w ogóle wie, to nie byłoby błędem, gdybym określił ją mianem cichego zabójcy. Jako że jedną z moich misji jest uświadamianie Państwa co do zagrożeń zdrowotnych, to mam nadzieję, że tym materiałom udało mi się ją choć częściowo spełnić i że zainteresują się Państwo omawianym składnikiem, a przede wszystkim praktykami, które zminimalizują ryzyko wzrostu jego stężenia. Tak jak wspomniałem, wysoki poziom mało w istotnym stopniu sprzyja udarom mózgu i w nawiązaniu do tego chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia jeszcze mojego nowego materiału, w którym opowiadam o oznakach, które mogą wskazywać, że w ciągu najbliższych dni może pojawić się u nas właśnie udar mózgu. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.